Eucharystia, rodzina, miejsce, które chroni nas przed pustką i nicością świata. Co mamy teraz? Wiele rzeczy obserwujemy w czasie tej epidemii, tego koronawirusa. Ja go już dawno nazwałem, ochrzciłem, że to jest potężny aparat rentgenowski. Pokazuje nam nie tylko to, co jest w nas, na czym spoczywa nasze społeczeństwo, nasze nowe uzgodnienia polityczne, społeczne, reguły modne. To wszystko jest weryfikowane jak w kwasie solnym. Wszystko wychodzi na jaw. Co ma wartość, a co nie ma wartości. A jedna rzecz mnie szczególnie zdumiewa, jeśli chodzi o tę epidemię koronawirusa. Ja już to mówiłem poprzednim razem. Tylko Polska i Grecja w całej Europie i w świecie zachodnim zachowały minimalną możliwość uczestniczenia w Eucharystii, we mszy świętej. Natomiast większość krajów jest dalej tego pozbawionych. Jakie są powody? Zdrowotne, sanitarne, a może jeszcze inne? Teraz w tych ostatnich tygodniach posypały się mandaty. Więcej jeszcze, dochodziło do czegoś, co jest, na co trudno patrzeć w internecie. Mnie się kroi serce, ja jestem tym zmiażdżony, jak to widzę. Mianowicie wchodzenie i przerywanie mszy świętej przez policję. To się dokonało przynajmniej w kilkunastu miejscach we Włoszech, we Francji, w Hiszpanii, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, Bawarii. I co? Okazuje się potem, że kapłan, który próbuje bronić siebie, Eucharystii i tych kilku osób, które się zgromadziły na Eucharystii, staje naprzeciwko kogoś ubranego w mundur, w czapkę, z bronią. Do tej pory Europa opierała się na pewnych zasadach, pewnej zasady, zasadzie szacunku wobec sakrum. Świątynia to jest miejsce azylu, to jest dom Boga. Nie wolno przerywać mszy świętej, nie wolno wchodzić z bronią. W zeszłą niedzielę, jak myśmy tutaj sprawowali, to samo się odbyło w Kremonie. I proboszcz, któremu w pewnym momencie wchodzi policjant i przerywa mszę świętą. I to wchodzi, wyciąga ręce. Halt! Mówi. Przerwać! Nie wolno! Zabronione! Względy sanitarne. Proszę, mówi, my jesteśmy w trakcie modlitwy. Proszę poczekać, skończymy, będziemy rozmawiać. Absolutnie nie. Mówi proboszcz, ale to jest nadużycie władzy. Nie ma żadnego dialogu. W trakcie przeistoczenia podchodzi policjant do księdza i zmusza go, żeby przyjął telefon i rozmawiał z burmistrzem. Po skończonej tej mszy świętej proboszcz udał się do komisariatu, żeby wyjaśnić sprawę. Mówi, ale przecież było tylko kilka osób, którzy zamówili mszę świętą. Trzymaliśmy dystans, wszyscy mieli rękawiczki, wszyscy mieli maseczki. Podawałem komunię świętą nawet, uwaga, przez szczypce. Gdzie jest problem? Dlaczego przerywacie nam Eucharystię? Dlaczego przerywa mi Pan w momencie, kiedy ja sprawuję konsekrację? Komisarz odpowiada do tego księdza, niech ksiądz nie używa tutaj słów, których, poprzez które my się nie porozumiemy. Co to jest konsekracja? Ja nie wiem, co to jest. O czym ksiądz mówi? Zobaczcie, mamy dzisiaj do czynienia z czymś, z tego wszystkiego wyłazi już jakby kwintesencja kolejnego pokolenia, które świadomie, nieświadomie zostało pozbawione Chrystusa. Idziemy w stronę nicości, pustki. Być może to nie jest wina tego policjanta. On się zachowuje jak robot. On został nakręcony przez pewien system. Kultura, edukacja, to co ma w głowie, wartości europejskie. Każą mu robić to, co robi, nie ma żadnego dreszczu. Niezgody w sobie, może można przerwać Eucharystię, można wejść w czapce, można wejść z bronią, można stanąć między księdzem i Najświętszym Sakramentem. To nie ma znaczenia. Do dzisiaj nie mogą nasi bracia chrześcijanie, nie mogą sprawować mszy świętej w różnych krajach. Obserwuję tę rzecz. Wczoraj, podczas gdy katolicy nie mogą sprawować Eucharystii, dlatego że nie wolno się gromadzić. Wczoraj było święto wyzwolenia we Włoszech. Dostali pozwolenie na marsze i na manifestacje wszyscy tak zwani partyzanci, czyli kombatanci wyzwolenia Włoch.
robi wrażenie, zrobiłoby na was wrażenie, gdybyście to widzieli. Ludzi, którzy idą z czerwonymi szturmówkami, flagami i śpiewają Mama Ciao, Mama Ciao, Mama Ciao, 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 Italia Ciao. To jest słynna piosenka komunistów włoskich. Dzisiaj rozmawiałem z moimi przyjaciółmi Włochami, ja mówię, ale macie możliwość? Odprawiałem mszy, ale gdzie? Mówi, natomiast wczoraj cały dzień śpiewa, we wszystkich kanałach telewizyjnych było Mama Ciao, Italia Ciao, Italia Ciao. Czerwona bandiera tutaj. Ludzie wierzą, że wyzwolenie jest gdzieś w jakiejś propozycji politycznej, w jakimś zmianie systemu, w jakimś buncie. A Chrystus? Chrystus zostaje odłożony na bok. Mało tego. Nie wolno wrócić do kościoła, nie wolno dotykać Eucharystii, bo to jest niebezpieczne. Bo to przyniesie Europie czy światowi zachodniemu pecha. Dopiero musiała wejść policja do Paryża. Z bronią w ręku przerwać Eucharystię, że biskup Paryża, kardynał Aubert, powiedział, nadszedł moment, żebyśmy podnieśli głos. W New Mexico, w Stanach Zjednoczonych na południu, jeden biskup zdecydował, że od tej niedzieli odprawiam Eucharystię, obojętnie co będą o tym myśleć władze stanowe, zaprasza ludzi. Potrzeba było śmierci dwóch jego kapłanów, żeby go to poruszyło. Potrzebujemy się obudzić? Czy uznamy, że zamiast Chrystusa będziemy mieli Mama Ciao, Mama Ciao? Wrócimy do różowo-czerwonej kolejnej iluzji, że wybawienie przyjdzie przez naukę albo przez jakiś nowy zbudowany system sanitarny, albo przez nowy pomysł na rząd światowy, albo przez nowy pomysł na politykę. My bez Eucharystii żyć nie możemy. Umknęło wszystkim, że w tym tygodniu 22 kwietnia obchodziliśmy 150. urodziny Lenina. Nigdy nie zapomnę. Było kiedyś coś takiego, nie wiem czy dzisiaj jeszcze jest, jak matura z religii. I ja miałem fantastycznego kapłana w czasie licealnych. Wszystkich nas stawiał do piony, jeśli chodzi o wiarę. I na egzaminie z matury, tak zwanej właśnie z religii, zadał mi pytanie. Co decyduje o tym, że bardziej wierzysz Chrystusowi niż Leninowi? Czemu mnie nie pytał żadną formułę? Czemu mnie nie pyta, ile jest sakramentów, ile jest prawd wiary? To byłoby o wiele łatwiejsze. Wiedziałem w sercu, czułem, że jest tylko jedna odpowiedź. I czuję, że ona jest prawdziwa. Lenin do dzisiaj spoczywa w formalinie. Jego trup spoczywa i wszyscy wiedzą, jak go znaleźć. Można go oglądać. Natomiast Chrystus żyje, zmartwychwstał. Fidel Castro umarł. Saddam Hussein umarł. Profesor Einstein umarł. Róża Luksemburg umarła. Marx i Engels poumierali. Wszyscy, którzy tworzyli szkołę frankfurcką, umierali. Gramsci umarł. Natomiast Chrystus żyje. Był taki jeden teolog, który bardzo dużo się modlił. Jan Paweł II o nim powiedział, że to jest najbardziej inteligentny katolik na świecie. Hans Urs von Balthasar. I on powiedział coś takiego kiedyś na jednym spotkaniu takim międzyreligijnym, na którym się mówiło dużo o dialogu, o rozpoznawaniu, szanowaniu się wzajemnie. Musimy się szanować, buddysta, muzułmanin, niewierzący, respekt, tolerancja. No przecież to jest dzisiejsza ideologia wiodąca. A Balthasar powiedział coś takiego. Ludzi interesuje jedna rzecz. To, co im zagraża. A najbardziej im zagraża śmierć. To, co nas uśmierca. To jest najgorsze. Co cię uśmierca dzisiaj? To nie chodzi tylko, że moje ciało może być jutro uśmiercone. Może ciało będzie pracowało, ale może zostanie uśmiercony mój centralny układ nerwowy i będę warzywem. I będę chory na Alzheimera. Tego się boimy. Boimy się, że przyjdzie coś i ci uśmierci twoje małżeństwo, uśmierci ci twoją rodzinę, relacje z innymi. Śmierć to jest największy wróg ludzkości pod jakąkolwiek postacią. A śmierć psychologiczna, a śmierć społeczna, a śmierć duchowa?
Co ja zrobię, kiedy mnie opuści nadzieja, mówi psalm? I Baltazar powiedział coś takiego, to jest problem, który najbardziej interesuje ludzi. Jeśli wy tutaj, wasze religie, wasze duchowości, wasza ludzka mądrość, macie na to odpowiedź i będziecie umieli nam ją przekazać, będziemy was słuchać. Tylko chrześcijaństwo ma tę odpowiedź. Tylko my przyjmujemy i wierzymy, że jest ktoś, kto jest potężniejszy od śmierci. Tylko Chrystus zmartwychwstał. Kochani, siłą przeciwko chaosowi, przeciwko bezsensowi, przeciwko rozsypaniu się tego wszystkiego, w czym żyjemy, to jest rodzina, Eucharystia i ta nowa rodzina, w której możemy złączyć jedno i drugie, Kościół.